tym miejscu stała ściana. Bum. Nie ma ściany. I co się dzieje? Dzieje się magia. Nagle możemy wykorzystać tę przestrzeń na kuchnię bardziej, dlatego że stół wjechał do salonu, a w salonie mamy więcej miejsca na kanapę. No i przede wszystkim dużo więcej światła. I o to chodziło. Godzinę później. No, wybraliśmy tę. Przepiękna jest. Magda, to świetny wybór. Płytka w kolorze antro, jedna z moich ulubionych. Ale zastanawiam się, czy oby na pewno wiesz, z czego zrobiona jest w ogóle nasza płytka? Z gliny. Tak, i dzięki temu jest to produkt naturalny i ekologiczny. To jest ceramika, czyli wypalona w wysokiej temperaturze glina. Wszystkie nasze płytki ręcznie formowane są ponadczasowe i mam tu na myśli nie tylko ich trwałość, która jest określana przez badaczy na setki lat, ale także to, że ceramika była, jest i zawsze będzie modna i bardzo piękna. Nasze płytki mają bardzo szeroki zakres zastosowań. To nie tylko wnętrza, ale również możemy je stosować na zewnętrzne ściany budynków. Z uwagi na to, że nasze płytki są odporne na działanie wszystkich czynników atmosferycznych. Płytki ręcznie formowane van der Sanden możesz również zastosować wewnątrz, na przykład w salonie czy też w kuchni, ale także w łazience, bo nasze płytki nie boją się kontaktu z wodą. Sponsorem odcinka jest firma Van der Zander, producent cegieł, płytek i bruków. Na korytarz wchodzimy przez szklane drzwi Galio. To nowość w Polskone. Drzwi wykonane w 100% z metalu i ze szkła. Bardzo solidna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo. Wszystkie elementy są tutaj metalowe. Szkło jest 4-milimetrowe, oczywiście hartowane. Dwustronny uchwyt i zamykane drzwi na magnes. Co jest istotne, to że szerokie są te drzwi, bo to jest 90, co daje nam dużo światła i przestrzeni. I bardzo ładnie loftowo pasują do cegieł. Tutaj mamy dwa wejścia, dlatego że wcześniej były to dwa pomieszczenia. Osobne wejście do kuchni, osobne do salonu. Usunęliśmy drzwi, zostawiliśmy tylko wejścia, które zostały podkreślone cegiełką. W tym miejscu znajduje się narożnik z cegieł i od razu za cegłą znajduje się zabudowa kuchenna, więc wszystko jest ze sobą połączone. Podłoga również jest nowa. Ten gres został dopasowany do kolorystyki, która jest na ścianie z cegłami. Sponsorem programu jest firma Polskone, producent drzwi i okien.
Nowa kuchnia, zupełnie nowa, dużo większa, ergonomiczna, zaprojektowana tak, jak wymarzyła sobie właścicielka. Czyli wyspa, drewniane szafki, dół jest biały, szerokie szuflady, dwa narożniki, w zabudowie mamy sprzęt, lodówka nie jest zabudowana, ale tutaj, w tym miejscu znajduje się, ta-da, podświetlana spiżarka. Świetna rzecz, genialna. W każdej kuchni powinno coś takiego być. Za kuchnią mamy taki komin, z którym za bardzo nie było wiadomo, co zrobić. Były różne pomysły, na przykład tapeta, cegła, ale cegłę mamy w holu. Postanowiliśmy tutaj położyć drewniane panele Art Parrot. Zawsze się sprawdzają. Tutaj dobrany kolor drewna do elementów drewnianych, które znajdują się w pomieszczeniach, czyli dąb barwiony. Jest to dąb szczotkowany. Bardzo go lubię, ponieważ efekt 3D, bardzo dobra jakość, naturalne drewno w czterech wybarwieniach, czarny podkład na płycie laminowanej, łatwy montaż, wysokość 2,70. Na program Szybkie Metamorfozy zaprasza Biuro Styl, producent blatów oraz właściciel marki Global Wood i Art Parrot. Kontakty z kolekcji Simon Detal 82. W tym wnętrzu to akurat bardzo ważny detal i świetnie się wkomponował. Z drewnianym detalem, z drewnianą delikatną obwódką mamy bardzo dużo włączników, dużo gniazdek i nietypowe włączniki, tak jak na przykład tutaj symetrycznie przy oknach, ze strzałkami góra i dół. Są to włączniki do regulacji rolet zewnętrznych. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Hilite. Producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu. Inteligentne oświetlenie Yeelight, czyli plafon sufitowy, bardzo sprawdza się w salonach jako główne oświetlenie, ponieważ ma bardzo duże spektrum doświetlenia ze skalą regulacji tego światła. Możemy regulować za pomocą aplikacji, bo jest to lampka inteligentna, ale również za pomocą dołączonego pilota. Lampka nazywa się Light Pro 320. 320 to średnica w milimetrach. Występuje w oprawie białej i czarnej, u nas oprawa czarna. Pamiętajmy, że jasne, chłodniejsze światło sprzyja pracy, a ciepłe odprężająco. Sponsorem programu jest Beko, producent piekarników parowych Combisteam. Beko w kuchni. Tym razem blenderki. Bardzo ładny, stojący blender biały z takim żółtym dodatkiem. Prosty design, bardzo solidna konstrukcja antypoślizgowa, szklany, pojemny dzban, który ma 1,5 litra, 600 W i kruszenie lodu. I blender ręczny, który ma 750 W, też szklany, fajny pojemnik. W większości te blendery mają plastik, tutaj jest szkło. Aż 12 różnych regulacji. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Ściany w przejściach narażone na zabrudzenia, dlatego farba ceramiczna Magnat. Tutaj mamy tylko dwa kolory, głównym kolorem jest Off-White, bardzo cieplutka, ładna biel, C45 i taki złamany beżek, który pasuje oczywiście do cegły.
Sponsorem odcinka jest firma Van der Zalle, producent cegieł, płytek i bruków. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Na program Szybkie Metamorfozy zaprasza Biuro Styl, producent bletów oraz właściciel marki Global Wood i Art Palette. Sponsorem programu jest Beko, producent piekarników parowych CombiSteam. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Hilite, producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu. Sponsorem programu jest firma Polskone, producent drzwi i okien.